Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie i witam was z kolejnym Timir Defiance! No niestety nie z Mardejem, ale może z Mardejem nagram za niedługo, bo Mardej z tego co widziałem wrócił na święta do Norwegii, to może będzie miał trochę więcej czasu. To bym bardzo chętnie sobie z nim zastrzelił właśnie takie Timir Defiance! Także Mardej, call me tam, you know. Mam nadzieję, że trafił mi się ogarnięty team. Dawno nie grałem w ogóle w Tiwi Defin. Zobaczymy, co z tego będzie. Budują, widzę, budują. O, Poison Tower na początku. Czyżby to był ogarnięty team? Dawaj, dawaj, dobra. Ciśniemy. Trzeba dobijać. O, o! 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 Ale dobiłem ich! Od razu, czekaj, ja tej slowa rzucam jeszcze. Elegancko. Dobry pomysł w ogóle z tym ogniem na początek. Ale fajnie sobie ich dobijam. Poczekaj, wezmę sobie złoto, lepszy poziom. Dawno nie grałem, muszę nadrabiać rzeczy. Bo nie pamiętam, jak się grało, kurwa. O, elegancko. Dobra. Ile to 100 expa? To nie mogę, jeszcze mnie nie stać. Jak oni tam sobie radzą? Ej, też sobie radzą fajnie. Też sobie radzą fajnie. Oj, pająki rzucają już, pajojajo. O kurde, to trzeba 420 blaze it. I zaraz rzuciłbym kolejnego ognia. Tylko ja bym rzucił tutaj tego Fire Towera. Mage Towera w sensie. I jalo, dobra, i one będą już przejmować. Mój teraz Mage Tower będzie przejmował je. Pięknie ogarnięte. Ile mogę? 300. Dobra, wysyłam. Pięknie. Trzeba jeszcze ulepszać te wieżyczki. Elo. Ice Towera mocniej. Dawno nie grałem, kurde, a tu się... 350 expa, jest, elegancko. I teraz jest, mój Mage Tower wszystko zgarnia, elo, elo, elo. Dobrze, 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 dobrze. O, nie wszystko. To trzeba go ulepszyć. No to go, czwarty poziom. A tutaj slowa bym jeszcze zbustował mocno. Dobra, jest czwarty poziom, to jeszcze tutaj bym rzucił slowa. I elo, będzie teraz gitarka. I one teraz powinny już ładnie cisnąć. I tu wjeżdża slow. I w tym momencie ten to pięknie. Wszystkie, cały drop z tych pająków jest mój. Elo, dziękuję. Jeszcze tylko tutaj rzucę potężniejszego slowa. Dziękuję. No, ale się ustawiłem. Ale się ustawiłem, słuchajcie. To zaraz szkielety będą musiały wjeżdżać. O, bo od nas już wjeżdżają szkielety. To trzeba kupić szkielety. Rzucać skeletoncy. To ja bym rzucił jeszcze tutaj. Dawaj, dawaj. O, elegancko, dobra. I tutaj kolejny poziom 1000 kosztuje, dobra. No to 1000 to jeszcze easy jest. Dobra, jeżeli chodzi o pająki, to na razie dominuje. Zdecydowanie. Na razie dominuje bardzo mocno tutaj rynek. Przejmuje. O, wjeżdżają do nich, raczej do nas szkielety. O! Znajdźka. Trzeba mocniej uderzać. Przede wszystkim to trzeba wjechać z większą ilością tych, o! Artilerek. Artilerki tutaj muszą robić robotę fajną. Dojedziemy ich na luzie. Trzeba wysłać też im trochę. Kurde, nie mam pieniędzy? Mam pieniądze, proszę mi nie mówić, że nie mam pieniędzy, jak mam pieniądze. Dobra. Tutaj są jeszcze. Pyc. Leży. Pod skokiem jest krytek coś, nie? Oni chyba tego jeszcze nie wiedzą.
Dobra, wysyłam im kolejne szkielety. O, oni widzę, że nekromancery idą. Dobrze, dobrze, niech idą w nekromancery. Ile kosztuje ulepszenie wieżyczki? 110. Dobra, to na razie jeszcze muszę tylko delikatnie szyszyć. Nie, dobra, dźwięki są git. Dobra, będę wysyłał im na razie tylko to. Tu będę zgarniał pieniądze z tego. O! Elo! Haha! Dobrze, dobrze. Poison Tower, właśnie w jakim mamy, co mamy? Złego mamy tutaj Poison Towera. O, czekaj, mogę rzucić im? Tak, rzucam im 12 szkieletów i mogę sobie ulepszyć kolejny poziom złota. Dobrze, dobrze. Tu widzę, że Jezu, jak oni... Oni też ładnie cisną. Tylko czemu oni jeszcze Leech Towera nie mają? Widzę, że Zeusy nawet są. Dobrze, dobrze, niech cisną, niech cisną. Tylko, tak jak mówię, tu jeszcze by się przydał jeden... Aha, aż do tego momentu nie mogę. To mogę tutaj dopiero Poison Towera. No dobra. A, bo oni tu ulepszyli pająki, to dlatego mi teraz nie zbiera. A cwaniactwo. Widzisz. No nie poulepszali. O, znajdźka. 91 expo. Kurde, za dużo tego wszystkiego. Dobra, ulepszamy na razie wieżyczki. Plast. O, ktoś mi w ogóle ulepszył. Dziękuję. A co, jak mi się ulepszyło? O, w dobrym kierunku mi się ulepszyło. To jest też mój, prawda? To jest też mój chyba. Dawaj te świnioki. Kolejna znaczka moja. Mi się wydaje, że szkieletami będzie najlepiej dowalić im. Elegancko. To tego sobie już mam. Tego już mam oszczędzę. Kolejna znaczka. Dwa trupsy za darmo. Jakie poleciały? Nie wiem, co poleciało. Ale wiem, że szkieletini, szkieletori. O kurde, tutaj ładnie, ładnie ciśniemy. Bardzo mi się to podoba. O, Zeus w ogóle, towery robią robotę teraz, mocno widzę. No i tutaj Leech Towera trzeba będzie zdecydowanie postawić. Ha. To jest mój? To jest mój. No to kolejne niech się pojawią. Dobra, i ze szkieletami już sobie ładnie radzimy. Szkielety są już robione, nawalone na łeb. Który poziom jest kolejny? 2500. No to co, cisnę dalej szkielety, nie? Jak tylko jest możliwość, to od razu szkielety niech wjeżdżają. Dawaj, 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 dawaj. Elegancko, poszło. O, jakieś słabsze pająki się trafiły. Oj, chyba moje pieniążki będą. A ja bym tutaj jeszcze rzucił jednego tego. Jedną artylerkę. I niech ona tutaj ładnie wybucha. Elo, mój. Jak tam ich żyćko? Ty, nie stracili jeszcze nic. Ale jeszcze nie rzucili Leech Towera. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja Leech Towera troszeczkę później dam. Bardzo się cieszę, że tutaj Zeusy rzucają. O, zombiaki nawet. Muszę przyznać, że taka dziwna taktyka z ich strony. Ja muszę częściej wysyłać jednostki, bo ja zapominam o tym. Tutaj mamy ładną defensywę. Oni też bardzo ładnie. O, Blazy. Właśnie, my nie mamy nic na Blazy. Będzie przypał, jak nam rzucą. Ile kosztuje Leech Tower? 3000. A, od nich wychodzą z gry. Dobra, to będzie easy win. Będzie easy win.
Nie cieszy mnie to jakoś tam super mocno, ale trochę cieszy, że będzie łatwiej. No ładnie sobie radzą też. Całkiem ładnie. O, Quake Tower. Quake Tower się przyda. Właśnie, Quake Towera my tutaj nie mamy w ogóle. A Quake Tower to rozwala przecież wszystkie jednostki takie. O, dziękuję. Trzeba latać wszędzie szukać, bo to wszędzie jest pieniądz. Wszędzie jest pieniądz, słuchajcie. Pieniądz czeka wszędzie. Gdzie jest Quake Tower? Tu. Ile kolejny poziom? 560? Dobra, niech tam robią. Niech robią... O, dziękuję. Jak jestem Mr. Złodziej Bright... O kurde, mają Leech Towera. Dobrze, dobrze, niech robią. Wyślę szybko jednostki, to będę miał od razu tego. Będę miał zaraz kolejny poziom. Jest kolejny poziom. Elo, pięknie. Wolno mi idzie jakoś to, ale idzie. Teraz będę mógł szybciej wysyłać szkielety. Teraz będę mógł spamować im szkieletami w sumie. To będzie dobre. Tylko no Leech Towera trzeba będzie postawić, zdecydowanie. Leech Tower to byłoby dobre takie dziadostwo. O, od nas też ktoś wyszedł? Ale dlaczego, skoro mamy szansę, żeby to wygrać, to taki dalek całkiem spory bym powiedział? Nie mam pojęcia. O, drugi poziom Leech Towera mają. Tu jest poziom, który drugi. Dzięki, że mi ulepszasz, mordo. Bardzo ładnie sobie radzą te pająki, widzę. O, wjeżdża od nich promień. Oni nam w ogóle nic nie wysyłają. Trochę mnie to martwi. No dobra, no. Co mogę? Mogę ich karmić jedynie. No i na początku mają mało wieżyczek strasznie. O, pięknie. No jestem ciekawy, jak te szkielety sobie poradzą, bo te szkielety mają szansę na to, żeby naprawdę, naprawdę daleko, daleko dojść, nie? Te szkielety mają szansę na to, żeby porobić tutaj ładnie gierkę. Chociaż... nie są odporne jeszcze na podpalenie. O! Dziękuję. Oj, tu jest kolejny jeszcze pick-up do zrobienia, do zdobycia. O, super, dobrze, ktoś od nas zdobył. Tu trzeba siedzieć u nich i zbierać. Nam razie jeszcze nic nie wysłali, prawda? Nie, nam nic nie wysyłają na razie. To gitara. Później się rzuci tylko te. No to ładnie jadą sobie, zobaczcie, jeszcze na 200 HP niektóre. Jest szansa, o, pająki widzę. Sympatycznie bardzo. A ile potrzeba? 5000, prawda? Na kolejny poziom. O, 5000. Czy 6? 6000. To nie będzie takie łatwe. A może po prostu pozbieram na 5 poziom i im wyślę? Ej, w sumie kolejny poziom to będzie więcej expa. O, już 4 mogę. No dobra, zobaczymy ile potrzeba? 2400, dobra, to zaraz się zbierze. Zobaczymy i jaką mam odporność? Na Mage i Zeusy. I to będzie coś, co ich wystraszy. To będzie coś, co ich mocno wystraszy. A za jednego dostanę 40 expa, czyli dostanę 500 prawie.
Dobra, zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Na Quake Towera niestety nie mają, nie mam odporności jeszcze. Ale zobaczymy dokąd ci konni dojadą. Jest turret tower. Trochę w złym miejscu ten turret tower. No ale trudno. Nie jestem ciekawy, czy dojadą, czy nie dojadą też Skeletini Skeletori. Wyślę pająki, żeby cokolwiek leciało. Nie mogę o tym zapominać, że ja cały czas muszę coś wysyłać. Teraz przygotuję jeszcze tych. Elo. Kolejna fala leci. Ło, oni tutaj 600 HP mają. Zobacz, co tu się dzieje. Panie. O, tu jeszcze mi leczą. Ale oni chyba nie wiedzą naprawdę, co się dzieje. I tak mocno nie wiedzą, co się dzieje. My tutaj ładnie jesteśmy tak... O, fajnie, ktoś licza zbudował, super. Bardzo dobre posunięcie. No i tych dwóch musi się klepać, nie? Z naszą czwórką. Co z tej fali? A, bo tutaj poszła, dobra. Leci kolejna. Leci kolejna fala, GG można napisać. Bo oni już nie dadzą rady. Chciałbym, żeby dali radę, ale już nie mają szans. Bo tu wjeżdża już kolejna, potem jeszcze jedna. Nawet ten licz im nie pomoże tutaj. Oni wjeżdżają na zbyt dużym HP, zobaczcie. Surprise. Wjeżdża kolejny komitet powitalny. No może uda mi się jeszcze ulepszyć na piąty poziom. Daj znajdźkę. No i elo. I oczywiście Mr. Twitter Beach zrobił dzicz. Oni tam mogą bić po 7 czy po wszystko, ale top player jest jeden. Mr. Hunter Bright is the top 1 player. Wysłałem 400 jednostek. Trochę wrogów też zabiłem. Pięknie. Pięknie. Także, o, fajnie, jeden gościu przynajmniej był kulturalny i nie spamował mi. Bardzo szanuję. Nie zdążyłem mu odpisać, kiedy odcinek. No trudno. Jak będzie, to będzie. Także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. I to było na tyle. Kolejny odcinek z T-Weirdy Fiends. Postaram się nagrać z Mardejem, jeżeli znajdzie chwilkę czasu. To postaram się go namówić i żebyśmy sobie nagrali wspólnie T-Weirdy Fiends. No, także to by było na tyle. Żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Następnego trzymajcie się. And yo.